Cześć. Dziś pokażę Ci, jak można wpiąć w naszej aplikacji napisanej w Bubble.io dane z innego systemu, serwisu. Jako źródło danych wykorzystam dzisiaj AirTable, czyli inny znany, popularny serwis, no code. Zastąpimy całkowicie listę zadań, która pochodzi z bazy danych Bubble.io, właśnie zadaniami, które będziemy, będę tworzył w AirTable. Więc zacznę najpierw od, od połączenia się z Airtable. Zanim to zrobię, ja już sobie przygotowałem właśnie moje dane. Czyli stworzyłem sobie nowy workspace, stworzyłem sobie nową tabelę. No i mam tutaj już trzy kolumny, tak? czyli nazwę, czy zostało ukończone, i datę utworzenia. Za chwilę te kolumny, dane z tych kolumn będę umieszczał w aplikacji. Aby połączyć się z Airtable potrzebujemy tak zwany klucz API, czyli potrzebujemy jest to sposób autoryzacji po to, żeby można było e, właśnie pobierać dane, aktualizować, dodawać nowe do naszego konta. Klucz API znajdziecie w ustawieniach, jak klikniecie konto w account. Tam będzie e, odpowiednia pozycja, gdzie będziecie mogli sobie pobrać swój e, klucz API. OK, to teraz mając klucz API trzeba go umieścić w Bubble. Do tego posłużą właśnie nam pluginy. Ja tutaj sobie wyszukam R Table i zainstaluję tą właśnie plugin zrobiony oficjalnie przez Bubble. OK, done. I po pojawiło ono się właśnie w zainstalowanych pluginach, pojawił nam się właśnie nowy wpis Airtable i możemy teraz dodać tutaj nasze konto. E, możemy napisać jakiś e, opis tego konta, ponieważ możemy tutaj dodawać kilka różnych kąt po to, żeby ściągać z nich różne dane. I tutaj w tym polu API wkleimy e, klucz. Niestety, klucz jest automatycznie widoczny, dlatego ja musiałem tutaj e, zaciemnić te pole. E, no, ale Wy tam nie, wy normalnie nie będziecie tego robić. I teraz musimy dodać, z jakiej tabeli chcemy korzystać. Więc tak wybieramy nasz workspace, czyli To Dalej mamy tam tylko To List. No i my chcemy korzystać z tego grid view, czyli tej naszej tak naprawdę tabelki z danymi. Ok. I chcemy use as data, czyli do pobierania, ale tutaj będę chciał również create and modify po to, żeby móc tworzyć nowe zadania, no i aktualizować choćby przez zmianę statusu, czy został ukończony, czy nie. Na sam koniec musimy zainicjalizować, czyli pojawi nam się okienko modala, gdzie możemy, jakby, e, określić, jaki typ danych ma nasze kolumny w R table, czyli create to jest data, e, finished to będzie yes, no, no i nazwa, no to jest zwykły tekst. Chodzi o to, że, mu że m, Bubble musi wiedzieć, jak przemapować te dane z, z jednego typu, z, z typu, który istnieje w R table na typ, który ma Bubble wbudowany. OK, ok, już teraz działa, będzie działało. Więc wróćmy do naszego aplikacji i tak pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to zmienimy typ kontentu i data source. Więc tak, teraz typem kontentu będzie to do list. Data source musimy też zmienić, ponieważ data source, to naj, najprościej jest usunąć. Tu teraz już nie będzie. Do a search for. Tylko get data from external API. OK, API provider, to-do list. No i robimy tak, jak to było na początku, czyli finished, Mam być e, nieukończone, chcemy e, dodatkowo, my chcemy to sobie zmerować. Tak, tutaj, tak samo to-do list, finish. E, pokaż wszystkie zadania is checked, close i jeszcze posortujemy e, po polu created, no i to czy będzie destiny czy nie to będzie nam określał e, zmienna, którą mamy przypisaną do naszej e, repeating listy i tu będzie to. OK. Teraz tutaj po pierwsze widać, że coś jest nie tak, bo już nie, bo nie mógł znaleźć odpowiedniej zmiennej i tak samo tutaj nam się wyświetla, że jest pięć problemów. Więc teraz musimy zaktualizować te wszystkie miejsca. Tutaj nic nie było. OK. Więc tak, po pierwsze tutaj mamy name. W kondycjonarzu eee, chcieliśmy sprawdzać, kiedy pole było ukończone. Tutaj name, Okej. Okay. I first. Ok. I tutaj gdzieś jeszcze gdzieś jest jakiś jeden problem. Yy. I tutaj do tego za chwilę yy, wrócę. A, więc w tym momencie już wszystkie dane, w sensie widok powinien już być gotowy, więc sprawdźmy. Ok, pokazał nam się test 3, test 1. To jest 3, to jest 1, są nieukończone, więc się poprawnie pokazują. Jak zaznaczymy, to jest wszystko ok. No i nam się ładnie sortuje. No co, dodajemy sobie nowy. Test jest 5. No i się nie dodało. Dlaczego? Ponieważ dodało się do bazy danych w bubble, ponieważ nie Zaktualizowałem jeszcze workflow. Tutaj też musimy znowu e, zaktualizować, co się powinno dziać. Czyli teraz, w momencie kiedy klikniemy przycisk, my nie chcemy dodać do tej bazy danych w Bubble, tylko my chcemy plugin, create a new record. To jest to do list, name. Input A, fine. tak. No i tutaj, z, tak jak wcześniej, z, będziemy resetowali. Sortowania nie zmieniamy, ponieważ to się odbywa tutaj wewnętrznie w samym e, widoku na już pobranych danych. Natomiast tutaj musimy e, zaktualizować, czyli plugin Modify a record e, aktualną komórkę i mm. finishz jako This checkbox OK. No, 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 no. więc dodajemy sobie jest 5. pojawiło się, więc pierwszy workflow mamy na pewno dobrze zrobiony i tutaj drugi zniknęło, więc jest wszystko poprawnie. Na co trzeba zwrócić uwagę, że teraz to działa troszeczkę wolniej, no bo musimy wykonać e, zapytanie do zewnętrznego serwisu, on musi e, sprawdzić, czy jesteśmy zautoryzowani, dane przygotować, zwrócić do Bubble.io. Który zapewne przetwarza te dane tak, aby mógł on je jakby obsługiwać. No i tutaj widać troszeczkę, że to działa troszeczkę wolniej niż jak korzystamy z tej wbudowanej pazy danych. Tak samo jeśli byśmy już mieli jakąś aplikację rozbudowaną, no to zmiana tych wszystkich elementów no nie jest ciężka. No, ale zajmie sporo, sporo czasu trzeba przeklikać się po wszystkich elementach i zmienić źródło danych. No trochę zabawy będzie. Więc dlaczego na przykład chcielibyśmy skorzystać z Rtabla? No bo na przykład tutaj chcemy tylko udostępnić paru osobom, które będą zarządzały tymi danymi, żeby one sobie te dane tutaj wrzucały, natomiast nie bawiły się już bezpośrednio naszej aplikacji. Chcemy rozdzielić te odpowiedzialności tak, żeby przez przypadek czegoś nie zmienili w naszej aplikacji, bo coś źle e, wyklikają. Kolejna możliwość, no to możemy na przykład już z poziomu samego AirTable stworzyć sobie formularz właśnie do naszej tabeli. I dzięki temu, e, jakby osoba zupełnie nietechniczna może wypełniać ten formularz, dane zapiszą się na naszej E, naszej tabeli. No i potem będą też automatycznie widoczne e, dla innych użytkowników. Co więcej, znowu można się dalej bawić, czyli można e, tutaj zrobić formularz dla zupełnie użytkowników końcowych. W gridzie dodać kolumnę, która będzie w e, coś w stylu Approved by i. Wtedy na przykład pokazywać w Bubble IO wpisy, które dodali użytkownicy końcowi, ale też które zostały na przykład zweryfikowane przez kogoś wewnątrz. I tutaj możemy właśnie przy pomocy tych dwóch narzędzi i jednego połączenia stworzyć takie już troszeczkę bardziej zaawansowane flow w aplikacji. I to by było wszystko. Jak widać nie jest e, ciężkie połączenie e, możemy fajne rzeczy właśnie dzięki temu połączeniu e, stworzyć no i jak zrobimy to na samym początku tworzenia aplikacji no to jakby nie będzie żadnych problemów ja ze swojej strony dziękuję za obejrzenie filmu jeśli Ci się podobało to zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał by dostawać powiadomienia o kolejnych filmach do usłyszenia następnym razem